14. W kasku czerwonym Łot, w kasku żółtym Hampel, w kasku niebieskim Kuciapa i w kasku koloru białego Baliński. Jeżeli Jarek Hampel chce, aby ten mecz wypadł jako tako, no to musi ten bieg wygrać, bo na razie ma na swoim koncie 3 dwójki i jedną jedynkę. Wejdę ci w słowo, ale dobrze by było dla widowiska, żeby Leszczynianie tutaj pojechali przyzwoicie, bo wówczas będą emocje w wyścigu ostatnim. Sukces albo remis Krzeszowian tylko przybliża do końcowego sukcesu. Hampel i Baliński kontra Kuciapa i Łot. Hampel w żółtym, Baliński w białym, Łot w czerwonym, Kuciapa w niebieskim i Leszczynianie na prowadzeniu. Obaj, a więc Jarosław Hampel w kasku koloru żółtego i Damian Baliński w białym jest drugi. Na trzecim miejscu mamy Łota, to jest troszeczkę jakby mniej ważne, bo teraz Rzeszowianie wzięli się niezwykle ambitnie do akcji. Kuciapa szerzej, Łot bliżej krawężnika. Kuciapa, szaleńcza szarża, nieprawdopodobna historia. Hampel spada na 4. miejsce i robi się remis z podwójnego prowadzenia leszczyńskich byków. Baliński na prowadzeniu, Kuciapa jest drugi, ale Kuciapa coś niewiarygodnego, próbuje przejść na miejsce pierwsze, jest już pierwszy. 5-1 dla Leszczynian, robi się 4-2, ale to chyba jeszcze nie koniec. Niesamowite, bo oto także Łot próbuje przejść Balińskiego na tym ostatnim okrążeniu. Przepiękny, cudowny wyścig, chyba jeden z najpiękniejszych w sezonie 2007. Miała Unia wygrać podwójnie, a tymczasem może podwójnie przegrać. Gdzie jest Baliński? Gdzie jest Łot? 5-1!